Uchwała jest o stanowisku Rady Powiatu Wschodzkiego z dnia dzisiejszego w sprawie poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie ogłoszenia obszaru województwa lubuskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, zawartego w uchwale nr 32/237/2005. Treść tego stanowiska jest następująca. Rada Powiatu Wschodzkiego popiera stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego wyrażone w uchwale nr 32/237/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie ogłoszenia obszaru województwa strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie GMO. W trosce o zrównoważony rozwój rolnictwa powiatu wschodzkiego i całej Polski, stan środowiska naturalnego, zachowanie bioróżnorodności oraz bezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców, zachodzi konieczność ochrony przed organizmami roślinnymi genetycznie zmodyfikowanymi. Wprowadzenie organizmów genetycznie zmodyfikowanych może prowadzić do zachwiania równowagi przyrodniczej oraz zagrażać przyszłości agroturystycznych, ekologicznych i produkujących tradycyjną żywność gospodarstw, na co nie można pozwolić. Mieszkańcy oczekują zdrowej, a przede wszystkim bezpiecznej żywności, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, powinniśmy stwarzać warunki do produkcji żywności najwyższej jakości tradycyjnymi i sprawdzonymi metodami. Podkreślamy, że poprzez wspieranie rodzimych gospodarstw ekologicznych działamy na rzecz całej Polski dążącej do produkcji wysokiej jakości żywności. W związku z powyższym powinnością samorządu jest ochrona modelu rolnictwa wolnego od żywności modyfikowanej genetycznie. Niniejsze stanowisko zostanie doręczone Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Środowiska. Szanowni Państwo, wszyscy mamy większy lub mniejszy pogląd na ten temat, bardziej jasny lub niejasny. Sam nie mam jakiegoś wysublimowanego, jasnego poglądu na ten temat, bo tak jak wcześniej wspomniał pan radny Żuszkowski, kilka programów na ten temat oglądałem i czasami mało z tego rozumiałem. Ale stoimy przed takim oto zadaniem. A żeby to stanowisko podjąć lub nie? Proszę bardzo, chciałem teraz powiedzieć, oczekuję od Państwa na ten temat. Panie Przewodniczący, moim zdaniem powinniśmy zainteresować się tą sprawą. Ja nie jestem specjalistą, chciałbym dokładnie zgłębić wiedzę na ten temat. Moja propozycja jest taka, żeby na spokojnie zamieścić na następnej sesji podjąć na stanowisko. Może być, każdy poczyta. Oczywiście. Tak, no może być, że każdy poczyta, bo ja już na wiedzę masz, bo na bieżąco. Pytami nowe tematy, nie wiem, czy ktoś z Państwa, ale tutaj... Ja tylko Państwu przypomnę, i to nie jest żaden wyrzut, tylko przypomnę Państwu, że to nie są nowe sprawy, tylko zapomnieliście Państwo, że tym zajmowaliśmy się już jakiś czas temu, jakieś miesiące temu i tam były te niejasne, dla mnie przynajmniej, niejasne pisma na ten temat. W międzyczasie rozmawiałem z kimś, kogo przedmiotem studiów są właśnie te sprawy. Ze studentem biotechnologii, a mówię o synu Mariana, naszego kolegi, jest studentem takiego wydziału. Kończy. I w związku z tym, jeżeli Państwo potrzebują tego czasu, żeby się zapoznać, a podjęcie tego stanowiska 19 grudnia, jak planujemy sesję w przyszłym miesiącu, nie będzie zbyt późne, nie będzie to tylko sztuka dla sztuki, po tym jak już się temat zamknie i zakończy, nie będzie tak, Panie Starosto? Może tak być. Może tak być, nie? No to... No to proszę bardzo, słucham. Tak nie ma żadnego wpływu. To nie ma wpływu, ale dobra wola dla naszych rolników, dla tych ludzi, których my reprezentujemy, to ma znaczenie. Szanowna Pani Szanowni, tylko dla naszych rolników. Panie Radna, proszę. Jeżeli można, Panie Przepraszam bardzo, Pan Radny Maćkowiak teraz ma głos. Jeżeli można, Panie Przewodniczący. No ja troszeczkę na temat tej żywności czytałem, troszeczkę gdzieś pooglądałem. Ja mam inne stanowisko, na przykład
To jest moje stanowisko i uważam, że nie ma sensu odwlekać tego, bo proszę Państwa, nie wiem, kto by tu przejechał, nie wiem, jakie materiały źródłowe byście zaczęli czytać. Każdy będzie miał swój pogląd. Bo jeżeli przypuśćmy na uprawie kukurydzy żeruje gąsienica, która wytwarza enzymy i zostawia na ziarni, to ziarno następnie jest przetwarzane na mąkę kukurydzianą. Te enzymy dalej są w tej mące i my to konsumujemy i to później nam się odkłada w organizmie, no to proszę mi powiedzieć, gdzie jest ta ekologiczna żywność. A w tych uprawach, gdzie jest GMO, tam nie ma prawa żaden szkodnik żerować. I teraz trzeba się zastanowić, coś z stacją. No bo jeżeli są producenci rolni, którzy uprawiają duże areały i idzie to w kierunku przemysłowym, do wykorzystania przemysłowego, ja jestem za, dlatego że ta kolba jest zdrowa, ona jest dorodna. I jeżeli biogazownia będzie pracować na tym materiale, to jest bardzo dobrze. Tylko musi to być pewna kontrola. Na dzień dzisiejszy u nas w kraju mamy rozporządzenia, mamy przepisy, mamy ustawy. I teraz, jeżeli weźmiecie Państwo, posadzicie producenta i posadzicie pseudoekologa i ekologa, to ta trójka będzie miała, każdy będzie miał inne i odmienne, odmienną wiedzę na temat roślinności GMO. I mówię, nam tutaj nic nie dam, no bo, no co, poprosimy do jakiegoś pana profesora z Instytutu Biotechnologii i tak dalej, żeby nam przedstawił korzyści za i przeciw. No. A ten także, profesor będzie z PSL-u i będzie od razu za. Także jest to lobowane. Nie żarujmy się, to przecież wiemy bardzo dobrze, że ta ustawa jest lobowana przez pewną grupę posłów, którzy chcą to przeforsować. Naszą opinię poznawcą. Posłużę się w tym momencie oceną pewnej babci, która powiedziała: synu, jabłko bez robaka jest bardzo niezdrowe. No, czyli ma być naturalne, bardzo dobrze, podoba mi się Państwu. Naturalne już dawno nie ma. Są, w moim ogrodzie są. Nie są proteiny. Dziękuję bardzo. Moje są. Ale ser pleśniowy jest jak najbardziej smaczny. Ale ser pleśniowy jest jak najbardziej smaczny. Szanowni Państwo, panie radny, po prostu muszę jeszcze człowiek mały ze wsi coś powiedzieć. Panie radny, czy pan jeszcze wierzy w to, że jakaś kukurydza nie jest genetycznie modyfikowana? Podobno już nie. Podobno wszystko, co wjechało do Polski, pod nawet innymi metkami, nie jest już tą kukurydzą. Panie przewodniczący, poza mikrofonem mogę panu powiedzieć, że ze Słowacji bardzo dużo ściąganego z materiału siewnego właśnie kukurydzy jest uprawiana. No nie czarujmy się. Wystarczy pojechać na pole i zobaczyć po kolbach. 3,5 metra miała w tego. Czyli idźmy dalej. Zdrowa i zachwalana wołowina, której podstawą żywienia jest kukurydza w różnej postaci, a to kiszonki, a to głosujemy. Czyli jest po prostu wniosek, żeby głosować, bo ja rozumiem, nie przyjmujemy tego przez aklamację, tylko głosujemy, bo każdy ma swój pogląd na ten temat. Szanowni Państwo, wobec tego pytanie jest takie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego stanowiska Rady Powiatu Wrocławskiego, które przed chwilą przedstawiłem? Proszę bardzo, kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Sześć osób jest za. Kto jest przeciwny? Trzy przeciwne. Kto się wstrzymał? Reszta. Czyli przeszło. Większość jest za.